Witam, zapraszam na prezentację moim zdaniem najładniejszego mostka, jaki znam, czyli Hołpa AM. Ten piękny kształt uzyskano dzięki obróbce CNC jednego kawałka aluminium serii 2014. Co ciekawe, bardzo mało firm używa tego stopu do produkcji swoich mostków. Większość wykorzystuje tańsze aluminium serii 6000. Dzięki takiemu wyborowi i odpowiedniej obróbce, Hołp mimo swoich dość dużych wymiarów jest w miarę lekki. Krótkie wersje 35 mm pod kierownicę 31,8 i powiększaną 35 ważą w kolejności 133 i 142 gramy. Przy wyborze mostka zależało mi na trzech rzeczach. Żeby miał jednoczęściowe, szerokie mocowanie kierownicy, był wysoki i obejmował całą rurę sterową oraz żeby jego widok cieszył oko. Hołp jest jednym z najszerszych mostków na rynku, dzięki czemu śmiało można używać z nim kierownic karbonowych i oczywiście aluminiowych. Obejmuje kierownicę na długości 55 mm i ma 4 cm wysokości. Osobiście jestem zwolennikiem zostawienia sterówki tak długiej, jak to tylko możliwe, gdyż nigdy nie wiadomo, jaką będziesz miał długość główki w następnej ramie, a rury raz obciętej nie przedłużysz. Produkty Hołpa słyną ze swojej jakości i długowieczności. Nie inaczej jest w tym przypadku. Ten mostek ma ponad 4 lata, a dalej wygląda jak nowy. AM-a możesz zamówić w 6 klasycznych kolorach Hołpa i dwóch długościach. Oczywiście, jak zawsze, musi być też jakiś haczyk i jak się pewnie domyślasz, jest to cena. Obecnie trzeba za niego zapłacić ponad 500 zł. Mostek to jedna z nielicznych części w rowerze, którą raczej ciężko zepsuć. Naturalnie zdarzały się gorsze konstrukcje albo mostki ze słabego aluminium, w których można było łatwo zerwać gwint, ale teraz to raczej rzadkość. Obecnie solidny egzemplarz można kupić poniżej 100 zł. Ale jeśli chcesz coś na lata i żeby był to rodzaj biżuterii na rowerze, która nie tylko ma działać, ale i pięknie wyglądać, to moim zdaniem warto szarpnąć się na produkty Hołpa. A dla osób z problemem krótkiej sterówki lub preferujących inne kolory, są jeszcze bardzo ładne mostki Deity i Nook Proofa. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!